Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej części Przygód Hearthstone'a. Dzisiaj kontynuujemy lanie króla Lisza kolejną klasą. Pierwszą klasą, która już została zademonstrowana, była klasa kapłana. Kolejną klasą, którą będziemy walczyć z królem Liszem, będzie druid. Talia druida opiera się na Jade Golemach, więc walka z tym przeciwnikiem no nie będzie w jakikolwiek sposób problematyczna, z racji tego, że jesteśmy w stanie w bardzo szybki sposób zasypać nasz stół. I teraz tak. Posiew zarazy jak najbardziej zostaje na ręce. Gwałtowny wzrost sobie darujemy. I nefrytowy idol również zostanie na ręce. Z racji tego, że musimy w jak najszybszy sposób wygenerować jak największą ilość Jade Golemów na naszym stole, więc rozpoczynamy naszą ekspansję. Zniszczę twoją talię, a potem twoją duszę. Irytujące są te jego wypowiedzi. Nasza talia zbytnio nie ucierpiała, mimo że straciliśmy wszystkich stronników kosztujących 3 lub mniej, gdziekolwiek są. My szczerzymy! Nie boimy! W sumie popełniłem mały fail, bo pierwszą kartę nie powinienem wystawiać Jade Golema, tylko wtasować ją do naszej talii. Ale nic, dzielnie wystawiamy nasze karty, nasze Jade Golemy dalej. Jedziemy dalej, gramy swoje. Teraz wszystkie powinno się już oprzeć w tym momencie na naszym nefrytowym behemocie. Dzielnie wystawiamy się dalej. Tutaj będziemy tradeowali tą prowokację. Oddajemy turę. Posiew zarazy trzymam na kolejną turę, gdzie nasz przeciwnik będzie przyzywał 6 stronników 2 na 6. Dobra, zbijamy sobie jeszcze tego jego mistrza. Na razie sobie licytatora darujemy. Oblegany dzisiaj jestem. Uhu. Oddajemy turę. Przyzwane zostało ostrzem rozu. Jest głodne. Nikogo nam zabiję. Dobra, jednego golema straciliśmy, nic się nie stało. Teraz sobie zbijemy kilku jego mości. I pytanie, czy wejść z licytatorem i zacząć kręcić zaklęcia, czy przezwać sobie. Nie, wejdziemy sobie z licytatorem. Dodamy sobie. Kryształek manny. Tutaj sobie uderzymy za jeden punkcik. Kolejne zaklęcie. No nic, dodamy sobie. O, tego sobie podbufujemy. W sumie pancerz nam póki co nie jest aż tak potrzebny. Dodamy sobie jeden punkcik pancerzu i oddamy turę. No może jednak jest.
I co teraz zrobi wielki król Lisz? Dobra, straciliśmy jednego licytatora. Nic wielkiego się w sumie nie stało. Wychodzimy sobie z posiewu zarazy. I dobierzemy sobie trzy karty. I oddamy turę. Ręka wygląda coraz lepiej. Faktem stracimy dwóch naszych stronników z prowokacją, ale znacząco osłabimy całą resztę z drugiej strony. Dobra, licytator. I lecimy ze swoim. Dobieramy karty. Dobieramy karty. I teraz pytanko. Dwa. Tak czy siak się już przebije przy tym momencie przez nasze prowokacje, ale oddamy turę. Dobra, do gry wchodzi najpierw Behemoth. I już sobie ze spokojem zaczynamy kręcić naszego licytatora. Tasujemy sobie nefrytowe idole. Kręcimy go dalej. Przezwijamy sobie golema 8 na 8. Kolejnego. Już prawie nie mam kart. Spali nam się w sumie jedna karta, ale dobra. Skończyły mi się karty. To jest lepsza cena. Uderzymy sobie tutaj. Dlaczego tutaj? Bo 2 na 4 jak zaatakuje nasze 3 na 6 jeszcze w jednej turze będziemy trwali w tej fazie rozgrywki. Jeszcze nie padnie ten stronnik. No i co? W tym momencie wychodzimy z Ajo. Golemy to najlepsi przyjaciele każdej kobiety. Wychodzimy sobie z Ajo. Zostaną nam 4 kryształki many. Dobieramy sobie kolejną kartę. Wtasowujemy ją sobie. Kolejny raz wtasujemy. Już mamy 5 kart w naszym zasobniku, można tak powiedzieć. Dobra, dodajemy sobie golema na stół. Najmniejszym golemem atakujemy 2 na 1. I lejemy teraz kurę Lisza. Dodamy jeszcze sobie trochę pancerza. Albo nie, w następnej turze to zrobimy. Teraz jeszcze dodamy sobie 3 karty do naszego zaplecza. Okej. Okay. Jak dla mnie partia już jest wygrana. 29 punktów żyć. O, Skuba! Przymroził. No dobra. Czyli wychodzimy sobie, tutaj sobie ustawimy prowokację. Dodamy sobie kolejne 3 golemy do naszej talii. 4 punkty nam jeszcze zostały, więc możemy sobie dodać jeszcze 3 golemy. Okej. Okay.
To sobie spodbukujemy dla świętego spokoju nasz pancerz, dodamy sobie jeszcze jeden punkcik i atakujemy króla Lisza. Chwilę trzeba się skupić, żeby dobrze rozprowadzić wszystkie nefrytowe golemy na stół, ale gdy tylko to zrobimy, nie ma najmniejszego problemu z tym, by króla Lisza pokonać. Przyzwiemy sobie jeszcze jedną prowokację. Do gry wchodzi Fendral. Rzucamy kolejnego idola, oddajemy turę. No i w tym momencie nie ma siły, żebyśmy już tej rozgrywki nie wygrali. Może zaczniemy się trochę bawić z naszym przeciwnikiem, żeby podkręcić sobie jeszcze trochę naszego lema. Tu sobie może ile jest? 12 kart. Zrobimy tak. 13 uderzymy. Dodamy sobie kolejne golemy. I oddamy turę. Punktów pancerza, 1 punkt życia, nie stanowi do nas jakiegokolwiek problemu z racji tego, że na stole już mamy co najmniej dwóch stronników, którzy potrafią zakończyć tą rozgrywkę. Zbijemy sobie te 12 punktów pancerza. Zbijemy sobie również tych jegomości. Rzucimy sobie kolejne zaklęcie. Kasujemy sobie jeszcze trochę kart. Punkt pancerza, oddajemy turę. W tym momencie już tylko i wyłącznie bawię się z królem Liszem. Walka druidem jest naprawdę prosta i mega łatwa do ukończenia, więc... Chociaż nie mogę, nie powiem, mogę się przeliczyć walcząc z tym przeciwnikiem, ale myślę, że takiej sposobności, by nas docelowo pokonać, w tym momencie już nie ma. Czyścimy sobie stół. Kolejne golemy wchodzą. Chciałbym dobić do 20, więc jeszcze raz wystawimy, bo wtedy postać Jade Golema trochę się zmienia. W kolejnej turze już będę kończyć rozgrywkę. Chciałem dobić tylko i wyłącznie do 20. A w naszej talii nic innego nie ma niż docelowo właśnie Jade Golem. Dobra, ostatni golem, który zostaje zagrywany. No i zmienia się właśnie w taką postać, w ten sposób. Tutaj sobie raz, dwa, trzy. Punkt pancerza jeszcze sobie dodamy. I... Dziękuję. Tylko ciemność. Talia, która została przeze mnie wcześniej zademonstrowana, jak widać jest grywalna, jest bardzo prosta w obsłudze. Bardzo prosto pokonać ją króla Lisza. Pokazuje nam się w tym momencie portret Malfuriona. Malfurion, zaraza wcielona. Niegdyś arcydruid opiekował się dzikimi kniami Azeroth. Teraz Malfurion, zaraza wcielona, stoi na straży naturalnej równowagi, roztaczając pieczę nad ogrodem śmierci. Świetnie. Więc dzięki kochani za obejrzenie tego materiału. Mamy już zaliczoną postać druida, postać kapłana. W następnym odcinku będziemy pokonywali króla Lisza kolejną klasą. Jeśli macie jakieś propozycje, piszcie w komentarzu, która klasa ma być kolejna. Na pewno się do tego ustosunkuję, także
No. Zapraszam też na resztę moich filmów. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się. Cześć.